Zupki chińskie. Coś pięknego, ale pytanie, jak je przygotować? Ten podatnik powstał dla początkujących zupkarzy. Przejdźmy do rzeczy. Aby przygotować zupkę chińską, potrzebne są kubek, czajnik, woda. Woda jest oczywiście sama zupka, zakupiona w jakimkolwiek sklepie. Przy okazji, pozdrawiam wam tego oto użytkownika, Discord. Dowiedziałem się dzięki niemu, jak to dzieci lubią starszych i że Kastkuba odtył mandzia estrogenem. Brawo, Kastkuba! Wydoczniamy wiele zupek chińskich. Jednakże moje ulubione to wifon i amino. Dzisiaj zadabimy sobie wifona 5 smaków. Zapomniałem wspomnieć o podstawce takiej, gdzie trzeba położyć czajnik, żeby się woda nagrzała. Zobaczcie. Tu jest kurwa pokazane, ile trzeba wlać wody do czajnika. Jest tutaj 1 litr około. Taki kubek. Wydaje mi się, że to jest całkiem ok, bo ten kubek ma głębokość. No, to gdzie się nakłada jedzenie, to jest pełne, nie? I jeszcze nawet kawałek tej, kurwa, tej stali. Jak to się nazywa? Nie znam się na... W przyrządach kuchennych nie jestem kobietą. Zaczęło to tak włożyć ogólnie, bo widać, że to jest taki wkład. To też jest takie coś, można wkładać. Wkładzie się. Jest taki guzik czerwony, zobaczcie. Niż to. To się włącza i się czeka. Możesz wyłączyć na chwilę. O to chodziło. Jest dobrze. Nie pokazuj za bardzo. Ciebie się wytnie. Nie. Kot. Czajnik już jest przygotowany chyba, mi się wydaje. Już słychać mocne grzmoty. Kurwa, na siłę dobię ten filmik, szczerze mówiąc. Nawet nie mam energii, kurwa. Ja pierdolę, mam autyzm. Jest dobrze. Nagrywam. To ogólnie, ogólnie chyba makaron już nie dospierdalam, ale jakoś by ten makaron cały nie wszedł do kubka, to w zasadzie to chyba niepotrzebnie zdecydowałem się na ten film. Trzeba wsypać. Widzicie, jak to jest wsypane idealnie? O to chodziło. Degustacja makaronu będzie za chwilę. Zobaczcie. Kurwa. Smaczne. Wszystko trzeba zjeść. No to jakoś przytnę. Dobre. Nie tak, bym sobie zupkę chińską zjadł. Ale co nie zrobię? Nie. Tu są przyprawy. Zobaczcie. To jest taka główna przyprawa. Niech tutaj zupka ma swój zajebisty, genialny. Wykwintny. Piękny smak. To jak to wszystko wysypujesz? Nic nie zostało wysypane. Kurwa, nic się nie stało. Teraz trzeba wyjść sos. Nie, nie. Czekaj, ja najpierw muszę wylizać. Zobaczcie, jaki to jest. Uj. Ja tego nie wrzucę. Ja to wytnę. Czemu? To jest gejowskie. Ojcze, to... Nie, ten... Kiedyś mi to do oczu. Jakieś to w oczach miałem. Bo otwierałem tę torebeczkę. Jakoś tak się stanęło, że wleciało mi do oczu i piekło. To naprawdę było ostre. Kurwa, potrzebuję nożyczek, bo mam mokre ręce, tego nie otworzę. Mam autyzm? Tak, zdecydowanie. O tak, baby. Sosik się wleciał w kurwa, w waginę. O to chodzi. Wytnę mój głos. Dobra.
Nic nie zrobiłem. Wcale. Tylko jem makaron. Czy co to jest? Ostatni punkt wycieczki to jest wlanie wody ciepłej do oczywiście tego kubka, gówna. Oczywiście wlewam po tyle ile mogę, bo wiadomo, że nie może się zmarynować ta ciepła woda, wrzątek. I oto mamy ciepłą zupkę chińską. Została ona stworzona. Jeżeli nie wiecie, jak stworzyć zupki chińskie po tym podatniku, to się pierdolcie i możecie się zajebać wszyscy.